strony Gofery, witam z kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj zajmiemy się darmowymi serwerami do Minecrafta. W tym celu musimy wejść na stronę podaną w opisie, będziecie mieli link. Strona nazywa się aternos.org/2.pl. Klikamy graj i tutaj musimy się zarejestrować. Klikamy zarejestruj. Tutaj wpisujemy nazwę użytkownika, jaką chcemy, żeby później przybrał nas serwer. Ta nazwa będzie w IP tego serwera. Także musimy teraz utworzyć nazwę dłuższą niż na 4 znaki, której jeszcze nikt po prostu nie utworzył, żeby się IP zgadzało. Ja sobie na przykład nazwę test 234H. Akceptujemy warunki usługi i wyrażamy zgodę z polityką prywatności. Po tym wszystkim klikamy dalej. Teraz wpisujemy hasło, jakie chcemy, żeby miał nasz serwer, oraz maila. Teraz klikamy zarejestruj. Możemy sobie zapisać hasło do naszego serwera, żeby za każdym razem nie trzeba było go wpisywać. Ja sobie zapiszę. I teraz klikamy serwery, stwórz serwer. Teraz musimy wybrać, na jaką go chcemy wersję. Czy na Java Edition, czy na Bedrocka. Ten na Bedrocka będzie działał też na telefonie. Dobra, i teraz tutaj w tym polu możemy sobie zmienić nazwę, klikając po prostu ten długopisik. I teraz możemy sobie zmieniać tą nazwę. Ja jej nie zmieniam ze względu takich, że i tak ten serwer później usunę. Tutaj natomiast możemy sobie wywalić to i napisać, co chcemy, żeby wyświetlało się, gdy ktoś będzie wchodził na nasz serwer. Czyli na przykład wpiszę... I teraz ten napis, najlepszy serwer wykrzyknik, będzie się pokazywał przy opisie naszego serwera. I teraz po prostu klikamy tą jakby kartę, żeby zapisać. I klikamy stwórz. Teraz, jeśli już jesteśmy na stronie, możemy przejść do włączenia naszego serwera oraz wyboru wersji. Jeśli chcemy wybrać inną wersję niż najnowsza, która nam się wyświetli, klikamy zmień. I teraz możemy sobie wybrać jakąkolwiek chcemy wersję, od najnowszej aż do 1.1.0. Ja sobie wybiorę 1.19.4 i klikamy zainstaluj. Klikamy tak, zainstaluj ponownie. I jak to mamy, możemy wrócić do zakładki serwer i teraz go uruchomić. Ale na przykład weźmy, że my jeszcze chcemy zmienić sobie silnik tej gry. No to też klikamy zmień i tutaj możemy sobie wybrać vanilla, czyli taki zwykły, bez modyfikacji, jakieś snapshoty, jakieś bakiety i tak dalej. Na przykład mamy też fabric, żeby mody wglać, glowstone, neoforge i tak dalej. Modpaki różne. No i jest tego masa. Ja jednak zostanę na razie przy vanili, a w następnym odcinku pokażę wam, jak wgrać do takiego serwera modyfikacje. Dalej klikamy w opcje i tutaj możemy regulować sobie ilość miejsc. Z racji tego, że jest to Aternos, to proponuję liczbę miejsc zmniejszyć do minimum, jakie będzie grała, ile tam będzie osób grało. Bo jak ustawicie 20, to może być tak, że będzie po prostu brakowało mocy i będzie ścinać. Dlatego ja na przykład chcę ustawić 2 osoby. No i klikamy w tą kartę, żeby zapisać. Tu mamy tryb gry, jaki chcemy i poziom trudności, jaki chcemy, żeby ten serwer miał. Biała lista. Biała lista to jest taka, że my ustawimy osoby, które będą miały wejść na ten serwer i inne nie będą mogły. No i non-premium. Czy mogą grać non-premium, czy nie mogą grać non-premium? Czyli po prostu z Crystal Launchera. Ja zostawiam, że nie mogą. Czy chcemy PvP? Czy chcemy, żeby bloki poleceń były włączone? To no to zależy po prostu od waszych jakby preferencji. Czy chcemy, żeby latanie było włączone, zwierzęta i tak dalej. Teraz możemy kliknąć sobie uruchom. Akceptujemy licencję. Uruchom.
Jak przeleci nam cała reklama, nie będę wam już jej pokazywał. Widzimy się po prostu w Minecraft. Okej, w ten sposób przebiliśmy taką najprostszą jakby drogę, aby mieć po prostu serwer. W następnym odcinku skupimy się bardziej na konsoli i komendach, jakie można w niej wysłać i co można za niej pomocą ustawić na serwerze oraz instalacją modyfikacji. Dodam jeszcze, że z silniku Vanilla możecie grać normalnie z Optifine'em. Także shadery działają. Więc to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.